W poprzednim odcinku z tej serii przedstawiłem wam 10 ciekawostek na temat Gothica. Przyszedł więc czas na kolejne ciekawostki, tym razem z drugiej odsłony tej kultowej gry. Czy wiedzieliście, że Gothic 2 początkowo nie miał być osobną grą, a dodatkiem do jedynki? Przejdziemy do tego jeszcze w tym materiale. Przed wami 10 ciekawostek z gry Gothic 2. Uwaga na spoilery. Zanim przejdziemy do konkretów, zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi filmami. Zaczynajmy! W zdrowym ciele zdrowy duch. Po zjedzeniu 25 jabłek nasza siła wzrośnie o 1 punkt. To samo tyczy się ciemnych grzybów, tylko że te dodadzą nam 10 punktów many, jeśli zjemy ich 50. Jeżeli chodzi o podstawową wersję gry, to bonus jest jednorazowy. W dodatku Noc Kruka za zjedzenie 50 ciemnych grzybów zyskamy 5 punktów many, ale za to ograniczy nas tylko ilość grzybów, które znajdziemy w grze. Warto z tego skorzystać, szczególnie na wyższych poziomach, kiedy podnoszenie statystyk kosztuje nas znacznie więcej punktów nauki. Ukryty dialog z Lotharem. Jak wiemy, Lothar umiera w trzecim rozdziale gry. Można go jednak przyzwać kodami. Wówczas w rozmowie z nim odpali się skrypt z ukrytym dialogiem, w którym główny bohater udowadnia Paladynowi, że w Górniczej Dolinie rzeczywiście stacjonują smoki i potężna orkowa armia. Lothar przeprosi bezimiennego i przyzna się do błędu. Czy w początkowej wersji gry postać Lothara miała wcale nie umrzeć? Tego się już chyba nie dowiemy. Rejs bez oka Innosa. Kiedy w przedostatnim rozdziale gry wsiądziemy na statek płynący na dwór Irdorad bez oka Innosa, na pokładzie znajdziemy list od Xardasa, w którym nekromanta karci swojego podopiecznego. Dosłane przez niego nienaładowane oko Innosa znajdzie się w naszym ekwipunku. Aby je naładować, potrzeba będzie serca smoka, a to ma przy sobie ork pułkownik. Czy wrzut przeżył upadek bariery? Jak zapewne wiemy, irytująca postać wrzoda z pierwszej części gry ginie w czwartym rozdziale z rąk Snafa i dwóch nieznanych z imienia kopaczy. Mimo to w dwójce istnieje bandyta o tej samej teksturze twarzy, włosach i karnacji. Znajdziemy go w pobliżu opuszczonej wieży nieopodal farmy Onara. Co ciekawe, można go też przyzwać za pomocą kodów, które wyświetlę teraz na ekranie. Jest to zombie z twarzą wrzoda. Nie wiadomo, co twórcy mieli na myśli, tworząc tego potwora. Znaczy wrzoda. Wielki krasnolud z kosmosu. Znacie zapewne cmentarz w pobliżu farmy Onara. Na nagrobkach, i to nie tylko w tej lokacji, mieszczą się zwykle cytaty lub ukryte pseudonimy bądź nazwiska twórców gry. Epitafium za kaplicą przy farmie najemników nosi napis: Potężny krasnolud z kosmosu 2894-3787, a obok znajduje się dopisek: To kłamstwo. Lata, w których żyło to stworzenie, są latami z przyszłości, gdyż większość nagrobków na Korinis pochodzi z lat od 200 do 800 roku. Gra prawdopodobnie toczy się mniej więcej w latach 900. Wielki krasnolud z kosmosu może być aluzją do Dwemerów, krasnoludów potrafiących podróżować między wymiarami z serii gier The Elder Scrolls, tak sugeruje jeden z użytkowników gothicfandom.com. Prawdziwa natura poszukiwaczy. Poszukiwacze to tak naprawdę byli członkowie obozu na bagnie znanego z pierwszej części gry. Można się o tym dowiedzieć, grając magiem ognia lub zamieniając się w jednego z nich za pomocą klawisza U, by następnie zdjąć mu szatę. Pod maskami kryją się łysi mężczyźni pokryci tatuażami. Ci, którzy w wyniku upadku bariery stracili nadzieję bądź postradali zmysły, sprzymierzyli się z Beliarem i jego ucieleśnieniem, smokiem ożywieńcem. Alternatywne drogi do Korinis. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, mówi przysłowie, i jeśli spojrzymy na mapę świata z Gothica 2, możemy pomyśleć, że wszystkie drogi prowadzą do Korinis.
Nie ma się co dziwić, bo w końcu jest to jedyne miasto na wyspie. Grając pierwszy raz, wchodząc do miasta, przechodzimy przez jedną z bram. Istnieje jednak sposób, by do Corinis wejść od strony portu, uprzednio pokonując skały w pobliżu latarni morskiej stojącej na północ od miasta. Kiedy wejdziemy w ten sposób i zaczepimy Laresa, ten zdziwiony zapyta nas, czy tu przypłynęliśmy, a gracz otrzyma 500 punktów doświadczenia. Podobne zakłopotanie wykaże Lothar, jednak w tym przypadku nie dostaniemy już żadnej nagrody. Przejście za wieżą Xardasa. Za wieżą Xardasa znajduje się zawalone przejście. W fabule miało to być alternatywne przejście do Górniczej Doliny. Co ciekawe, wygląd skał odpowiada wizerunkowi drogi do doliny, którą widzimy na początku intra z Gothica 1. Gdy jednak wejdziemy w tekstury za pomocą klawisza K, po odblokowaniu kodów zauważymy, że droga ta prowadzi do jaskini obok karczmy Martwa Harpia. Nie wiem jak wy, ale ja wolę trzymać się tego, że to rzeczywiście było wejście do Górniczej Doliny. Dokąd indziej miałaby prowadzić ścieżka, na środku której Xardas wzniósł swoją nową wieżę? Skały zawaliły się prawdopodobnie w czasie trzęsienia ziemi wywołanego przez upadek bariery. Śmierć Diego. Jeżeli w drugim rozdziale gry pozwolimy na to, by eskortujący nas Diego umarł, ten i tak pojawi się w kolejnym rozdziale, tłumacząc, że został ranny i stracił przytomność. Ponadto wyśmieje nasze zdziwienie. Gothic 2 mógł nigdy nie powstać? Gothic 2 przez wielu jest uważany za najlepszą odsłonę serii, a te wrażenia spotęgował dodatek do gry, czyli Noc Kruka. Czy wiedzieliście, że gra mogła nigdy nie powstać? W 2001 roku na niemieckim forum World of Gothic pojawiły się informacje o tworzonym dodatku do pierwszej części gry o roboczej nazwie Gothic Sequel. Twórcy gry pytali tam graczy, co powinno znaleźć się w tym projekcie. Jednakże nowy wydawca, firma Jowood, optował raczej za wydaniem pełnoprawnej gry, a nie dodatku. Poprzedni projekt anulowano, a część elementów implementowano do świata Gothica 2. Sam sequel zakładał powrót śniącego i przybycie na Corinis króla Robara wraz z Gwardią Królewską. Akcja miała się rozgrywać w tej samej Górniczej Dolinie zdominowanej przez orków i armię demonów przybyłą po upadku bariery. Zadaniem osłabionego bezimiennego miałoby być powstrzymanie tego kataklizmu. Miały się też pojawić nowe gildie i potwory, a także znani nam poszukiwacze chcący przeszkodzić głównemu bohaterowi. Więcej na ten temat znajdziecie w jednym z filmów kanału Dzieje Corinis. To była lista 10 ciekawostek na temat Gothica 2. Dajcie znać, co waszym zdaniem jeszcze mogłoby się tu znaleźć. Na ten moment ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień, aby być na bieżąco z przyszłymi filmami. Do usłyszenia!